Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem Ci o bardzo ważnej zmianie dotyczącej pracowników ochrony. I jest to związane z mającym się nastąpić uwolnieniem tych badań pracowniczych, znaczy badań pracowników ochrony fizycznej do przychodni prywatnych. No tym niemniej pewne rzeczy są wykonywane przez Ministerstwo Zdrowia typowo po polsku. Oczywiście zaczynam od listu internauty. Witam Panie Doktorze. Przepraszam, że zamęczam Pana ostatnio pytaniami, natomiast jest Pan jedyną osobą, która bezinteresownie na nie odpowiada. I proszę mi powiedzieć, czy wiadomo coś Panu z badaniami na licencję pracownika ochrony, ponieważ wczoraj dostałem telefon z jednego z ośrodków, gdzie byłem zarejestrowany na te badania, że wizyta zostaje odwołana, ponieważ w całej Polsce zostały wstrzymane badania na licencję. Co to oznacza? No, kiedy te badania mogą być zrobione? Jestem w potężnej kropce, ponieważ zacząłem kurs, a tutaj wychodzi także taki numer. I czy orientuje się Pan, czy przy tych zmianach zostanie całkowicie zniesiony egzamin w Komendzie Policji i czy zostanie on zastąpiony jakimś szerszym materiałem szkoleniowym oraz tak zwaną listą komendanta? Także jak tutaj widzisz, no, wszyscy wiedzieli, gdzie się badać, to były jakieś szpitale wojskowe, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie jakieś policyjne, czy jakieś inne wojskowe. Natomiast tutaj klops, bo nagle okazuje się, że policja tych badań od lat uznawanych nie uznaje. No, podstawą i zresztą słusznych badań, słusznych działań policji, no niestety było wygaśnięcie z dniem 8 marca 2013 roku obowiązujących aktów wykonawczych i w tym oczywiście obowiązującego bodajże od 1999 roku rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego badań, mówię tak w nawiasie, ochroniarzy. No i proszę zobaczyć, komendy dostały stosowne pismo. Pismo jest od komendanta głównego. Poszło ono do wszystkich komendantów wojewódzkich policji i właśnie to, że pismo jest podstawą dla działań policji. No i zgodnie zresztą z obowiązującymi wtedy aktami prawnymi wstrzymali oni, powiadomili, że nie będą honorować badań no, na podstawie aktów prawnych, które po prostu straciły ważność. Natomiast no co się stało? No, nagle podniosła się wrzawa, tak jak tutaj ten internauta i no, po trzech dniach małego spóźnionego zapłonu Ministerstwo Zdrowia na jego stronie internetowej, którego tutaj wydrukowałem, pojawił się taki komunikat firmowany, on jest przez Ministerstwo Zdrowia, podsekretarz stanu jakiś Igor Radziewicz-Winnicki. No, piszą wprawdzie, że nie wiadomo, kiedy nowe akty wykonawcze wejdą w życie, ale do tego czasu badamy się po staremu i podobno sytuacja ma zostać nawet jakoś unormowana w tym akcie prawnym. Czyli przeczytam, zacytuję pana Winnickiego. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w projekcie nowego aktu wykonawczego zostanie zawarty przepis przejściowy zachowujący w mocy wszystkie orzeczenia lekarskie wydawane w okresie od 9 marca do czasu wejścia w życie nowego aktu wykonawczego. Kiedyż ten nowy akt wykonawczy wejdzie w życie? No one knows, nikt nie wie, nawet chyba pan Winnicki. No, tak czy owak powtarza się sytuacja, że od miesięcy, czy może od lat wiadomo, że akty prawne się zmienią, akty wykonawcze nagle stracą ważność, a ministerstwo sobie baja bongo i nic nie robi w tym kierunku, aby te akty prawne weszły w życie na czas. No, nie mówię, że podobna sytuacja jeszcze tam dwa miesiące temu dotyczyła znacznie szerszej grupy ludzi, a mianowicie kierowców i kandydatów na kierowców. No tak nawiasem mówiąc, mija dwa miesiące i nic specjalnie nie zostało zrobione. Natomiast pozytywną wiadomością dla Ciebie, dla pracownika ochrony czy kandydata na pracownika ochrony jest to, że w końcu wcześniej czy później badania te będą podlegać rynkowej konkurencji, nie tylko WOMP-y, nie tylko przychodnie wojskowe, policyjne. I powinno to zaowocować poważniejszym traktowaniem Ciebie i Twojej grupy zawodowej przez placówki medyczne. No nie będzie już jakichś tam różnych tam przedstawicieli mojej profesji strojących fochy, no i wysyłających, no znam takie przypadki, że z lądka zdroju jeden kandydat został 4 razy odesłany do psychologa
na jakieś powtórne badania, z Lądka do Wrocławia 120-240, no 1000 km, żeby zrobić licencję ochrony, także no, nóż, scyzoryk się otwiera w kieszeni. Mam również cicho nadzieję, że jak się sprawa wyklaruje, moja skromna przychodnia na Żernickiej 215 we Wrocławiu również zostanie uprawniona do tych badań. No, w sumie na tym kończę. Jak masz coś ciekawego powiedzenia na temat tych badań, zapraszam Cię oczywiście na stronę moją tutaj lekarzpracy.pl. Możesz tam się zapisać do bezpłatnego newslettera, w którym poruszam podobne tematy z punktu widzenia właśnie takiego szeregowego pracownika ochrony. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jak Ci się podobało, to wideo daj lajka. Jak Ci się nie podobało, to nie dawaj nic. Także jak już się sprawa wyklaruje, zapraszam do mojej przychodni na Żernickiej 215 we Wrocławiu.